Europejscy posiadacze Plusa też dostaną Borderlands 2. Start Xboxa One w Polsce nadal pod znakiem zapytania, a właściciele Call of Duty Ghosts mogą zamienić swojego psa w wilka za $1.99. To wszystko i jeszcze więcej już teraz, w 32. gościu niedzielnym, w którym, jak zwykle, wita Was Piotrek Modzelewski. Zaczynamy zgodnie z niepisaną tradycją od Sony, a na pierwszy ogień idzie nowa oferta PlayStation Plus dająca zdecydowanie powody do zadowolenia, bowiem wraz z dniem 24 grudnia plusowicze dostaną następujące tytuły. Don't Starve na PS4, która jest... grą? Przepraszam, nie wiem co inteligentnego mogę powiedzieć o czym słyszę pierwszy raz w życiu. Na PS3 trafi zaś DMC Devil May Cry, dość kontrowersyjny reboot serii, oraz Borderlands 2, absolutnie genialna strzelanina, o której nie da się powiedzieć złego słowa. Może poza tym, że zażarła mi na Xboxie przeszło 300 godzin życia i wyczuwam szansę na powtórkę z rozrywki. Vita dostanie Soul Sacrifice oraz BlazBlue Continuum Shift Extend, a tego samego dnia z usługi zniknął Grid 2, Dragon's Dogma Dark Arisen oraz te... dziwne coś, szerzej znane jako Sonic and All-Stars Racing Transformed, za którymi zresztą 8 stycznia podąży Kontrast. Pigułem spod znaku PlayStation zaczynamy od bardzo krótkiego i niewiele mówiącego teasera związanego z marką Little Big Planet, który przedstawia latającego Super Sackboya. Trailer kończy się ukazaniem PS3, więc nie ma co rozprawiać o tym, czy to zapowiedź przerzucenia marki na nową konsolę, ale to z kolei rodzi pytania. DLC? Paczka z kostiumami? Zupełnie nowa gra z serii? Czas pokaże. Kontynuując tradycję zapoczątkowaną jeszcze w Gran Turismo 5 Prologue, Polyphony dogadało się z BMW i przeprowadzili oni swego rodzaju premierę samochodu w grze. Konkretnie rzecz biorąc, w Gran Turismo 6 pojawiło się nowe BMW M4, które jest takie same jak nowe BMW M3, tylko ma o jedną parę drzwi mniej. Jeśli uda się Wam pobić określony czas na torze, dostaniecie samochód do swojego garażu i, na szczęście, możecie wybrać kolor inny niż złoty, ale niezależnie od wszystkiego nie ujrzycie wnętrza pojazdu, bo to prototyp. Więc nie można do niego nawet wstawić cholernego obrotomierza, a wszystko trzeba pokryć najpewniej czarnymi dziurami. Ja nie wiem, kiedy oni się w końcu nauczą. W bilard, podobnie zresztą jak w piłkę nożną, należy grać ze znajomymi w tak zwanym prawdziwym świecie przy użyciu swoich kończyn, pijąc przy okazji piwo i dobrze się bawiąc. Niestety deweloper WuFu twierdzi inaczej, dlatego właśnie robi grę Pure Pool na PlayStation 4, przy czym już w tej chwili zostaliśmy uraczeni trailerem owej produkcji. Nie będę komentował kobiety, która ma dziwną twarz, lubi suwać po wszystkim i wszystkich ręką oraz uprawiać aerobik z kijem do bilarda, więc na koniec piguły postawię tylko jedno bardzo krótkie pytanie retoryczne. Po co ktoś w ogóle robi taką grę? Pora na kilka słów o sprzedaży PlayStation 4. Firma analityczna DFC Intelligence twierdzi, że PS4 miała najlepszy start spośród wszystkich konsol w dziejach i podejrzewa, że chociaż pokona Xboxa One pod kątem wyników sprzedaży w ostatecznym rozliczeniu obecnej generacji, to nie dołączy do PS2 i Wii w panteonie najlepiej sprzedających się systemów ever, a najwyżej może przegonić PS3. NPD twierdzi, że w listopadzie konsola Sony wygrała w USA, a liczba konsol sprzedanych na całym świecie to około 2,1 miliona i jest to całkiem elegancki wynik. Co by jednak nie mówić, Microsoft i Xbox One nie radzą sobie specjalnie gorzej, ponieważ sprzedanych zostało 2 miliony nowych konsol Microsoftu, a jednocześnie producent twierdzi, że Xbox One został najszybciej sprzedającą się konsolą listopada. I chociaż tak na dobrą sprawę nie wiadomo ile w tym prawdy, to wynik 909 132 sztuki w ciągu pierwszych 9 dni robi spore wrażenie. Słupki pewnie by podskoczyły jeszcze bardziej, gdyby Xbox One pojawił się w sprzedaży w większej ilości państw, ale nic nie wskazuje na jego rychłe wkroczenie na nowe rynki. Szwajcarski sklep World of Games wrzucił na swoją stronę informację, że Microsoft opóźnił start konsoli w kilku krajach ze względu na konieczność dopasowania Xbox Live Marketplace do ich potrzeb. Należy dodać, że opóźnił start na czas bliżej nieokreślony, a jeśli jeszcze i do tego dodamy mistrzowskie nabranie wody w usta wykonane przez polski oddział Microsoftu, to sytuacja Xbox One w naszym kraju nie maluje się jakoś wybitnie pięknie. Niezbyt miłym zachowaniem legitymuje się także brytyjski oddział Microsoftu, który, kiedy nikt nie patrzył, postanowił podnieść ceny swoich tytułów first party na Marketplace. Dead Rising 3, Forza Motorsport 5 i Rise, Son of Rome kosztowały w dniu premiery sprzętu 44,99 funta, teraz zaś stoją po 49,99. Nikt nic nie wie na temat powodów takiego obrotu sprawy, tym bardziej, że wysokość opłat za Crimson Dragon, Dead Rising 3 Premium Edition, Loco Cycle, Power Star Golf oraz Zoot Icon ani drgnęły. Czekamy na jakiś komentarz Microsoftu, ale sądząc po tym, że od czwartku nie byli w stanie odpowiedzieć nikomu, wątpię, byśmy dostali jakiekolwiek sensowne wytłumaczenie.
Forza Motorsport 5 doczeka się patcha, który doda dwa nowe tryby, drag i tag do multiplayera, ale przede wszystkim postawi na tyłku ekonomię w grze i zdecydowanie obniży ceny samochodów. Najlepszym przykładem jest tutaj Ferrari 250 GTO, które zamiast 6 milionów będzie kosztowało 2. Studio twierdzi, że dzięki tym zmianom w balansie zarabianie na najdroższe pojazdy powinno iść o wiele szybciej, konkretnie 5 razy szybciej niż Forza Motorsport 4, a jednocześnie Dan Greenewald, którego bardzo nie lubię, twierdzi, że system od początku powinien być taki sam jak w FM4. I tu się gubię, bo system powinien być taki sam, dlatego teraz będzie działał 5 razy szybciej? I po cholerę wam w ogóle były te mikrotransakcje? Dobra wiadomość dotarła do nas także z obozu Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Po pierwsze na YouTube'a trafił trwający przeszło 15 minut fragment rozgrywki z Xboxa One, który na mocy nowych zasad działania serwisu zapewne już został oflagowany jako naruszający prawa autorskie, jednak nie zajmujmy się bzdurami, bo w owym gameplayu możemy zobaczyć nieco więcej skradania się i tego typu klimatów. Po drugie zaś ogłoszono, że gra trafi do sprzedaży 18 marca roku pańskiego 2014, co oznacza mniej więcej tyle, że w czasie nadchodzącej wiosny portfele graczy będą wyciskane do ostatniego grosza, a sami gracze będą mieli puste lodówki i pełne półki z grami. Cóż, taka dola. Rainbow Six Patriot zagościło na łamach światowej prasy oraz portali growych jakiś czas temu, wdarło się do naszej świadomości bardzo fajnym trailerem, po czym po prostu zniknęło z radaru kompletnie. Teraz okazuje się, że prace nad grą zostały zatrzymane i cofnięte do samego początku, a projekt zmienił platformy docelowe z PS3 i Xboxa 360 na ich next-genowe odpowiedniki. Wyszło także na jaw, że gra może mieć zupełnie inną formę i tytuł niż wtedy, gdy się o niej dowiedzieliśmy, bo zmienił się team deweloperski nad nią pracujący i może on mieć ochotę zrobić zupełnie inną grę. Cudownie, Rainbow Six Patriot, co ile gra w ogóle jeszcze się tak nazywa, może nie mieć nic wspólnego z pierwotnym konceptem bardzo fajnym należy dodać, i przeżyło już trochę zawirowań, a to nigdy nie jest dobry omen. Uważasz, że twój pies bojowy ma za mało energii? Niszczenie przypadkowych śmigłowców już nie imponuje twoim kolegom z osiedla? Nie przejmuj się, ponieważ za niecałe 2 dolary możesz zamienić swojego psa w wilka. Wilk jest groźniejszy niż pitbull kolegi twojego kolegi, który twierdzi, że jest traperem. Wilk sam zapewnia sobie pożywienie, polując na twoich oponentów. I nie zakupuje pozostałości po nich, bo jest na to najzwyczajniej w świecie zbyt zajebisty. Albo te pozostałości same znikają, bo silnik, o który oparty jest Call of Duty, ma 3,5 miliona lat. Wasz wybór. Tak czy inaczej, DLC z Wilkiem do Call of Duty Ghosts jest już dostępne. Jeśli chcecie zaimponować młodszemu członkowi rodziny w te święta i mieć okazję, by wlać w niego jeszcze więcej Mountain Dew, korzystając z jego amoku, jest to coś dla was. Telenoweli zwanej Fallout 4 ciąg dalszy. Po tym, jak okazało się, że strona Survivor2299.com jest fałszywa, Kotaku weszło w posiadanie tajemniczych dokumentów. Chociaż na żadnej stronie nie pojawia się bezpośrednio nazwa serii, a całość ochrzczona jest nazwą kodową The Institute, to odpowiadają za nią m.in. ludzie pracujący nad Dishonored i Skyrim, są wspomniane lokacje z wcześniejszych odsłon Fallouta, a na dodatek pojawia się słynna linijka War Never Changes. Według dokumentów akcja miałaby się toczyć w Bostonie i jego okolicach, co jest interesujące w świetle informacji, że w 2012 roku widywano członków ekipy Bethesdy kręcących się w pobliżu MIT. Przypadek? Nie sądzę. Na samym początku GTA V lądujemy w North Yankton, skąpanej w miękkim świetle, zasypanej śniegiem krainie i zdaje się, że gracze dostali lekkiego fixum dyrdum na jej punkcie, bo wielokrotnie pytali Rockstar, czy kiedyś będziemy mogli do niej wrócić, w sensie poza misjami, ale zanim Rockstar odpowiedziało tak lub nie, znaleziono glitch, który pozwala się do niej dostać. Wymaga to co prawda trochę zachodu, ale z drugiej strony, jak przedstawia lecący w tle gameplay, nie jest aż tak źle, tym bardziej, że można zabrać ze sobą znajomych. Terminal Reality, deweloper, który ostatnio wypluł z siebie koszmarnie słabe The Walking Dead Survival Instinct, przestał istnieć. Chociaż w jego historii powstała cała masa słabych tytułów pokroju katastrofalnego wręcz Kinect Star Wars, to przeplatane one były garstką faktycznie dobrych gier, takich jak Blood Rain czy Ghostbusters The Video Game. Mam nadzieję, że pracownicy studia znajdą zatrudnienie w innych miejscach, a dla marek, które stworzyli, nastanie lepszy okres. Innymi słowy, mówiąc wprost, chce reboot Blood Rain. W internetach pojawił się nowy trailer The Elder Scrolls Online zatytułowany The War in Cyrodiil, koncentrujący się na systemie player vs. player MMORPGa, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wreszcie poznaliśmy zbliżoną, przynajmniej zbliżoną, datę premiery gry na PS4 i Xboxa One. Póki co została ona wyznaczona jedynie na czerwiec 2014, ale to oznacza, że wiele osób nie będzie miało wakacji, bo to najpewniej najlepszy RPG, jaki nas czeka do czasu wydania kolejnego singlowego Tessa, więc no, i tak trzeba by skorzystać.
masz PlayStation 4, ale jesteś nieco dziwny i nie leży ci DualShock 4, Cronus Max, jakkolwiek dziwnie się to nie nazywa, zdaje się być rozwiązaniem, dzięki któremu do konsoli można podpiąć niemalże wszystko i zmusić ją do współpracy z podpiętym akcesorium. Wiadomo, że działają joypady od Xboxa 360, zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe, DualShock 3 w obydwu trybach oraz, jeśli jesteś jedną z tych osób twierdzących, że Mona Lisa powinna mieć wąsy, będziesz zadowolony na wieść, że działa również pecetowa klawiatura. Chociaż tak na dobrą sprawę osoby podpinające do konsoli mysz i klawiaturę, by za ich pomocą grać, powinny być, moim zdaniem przynajmniej, tymi peryferiami okładane do utraty przytomności. Tak czy inaczej, pokazane jest działanie tych kontrolerów jedynie w menu konsoli, co o niczym nie świadczy, bo joypad od PS4 działa w menu wielu gier na PS3, a następnie odmawia posłuszeństwa w czasie samej rozgrywki. Niemniej, coś się w temacie rusza i być może już wkrótce będzie można obsługiwać nową konsolę Sony za pomocą, nie wiem, starego joysticka i cholera wie czego jeszcze. To już wszystko w 32. epizodzie Gościa Niedzielnego. Jak zwykle dziękujemy serdecznie za uwagę i usłyszymy się ponownie za tydzień w ostatnim przedświątecznym odcinku, w którym jednak nastroju świąt pewnie nie będzie czuć. Na koniec przypominamy jeszcze tylko o nadal leżącym w kioskach 196. numerze PSX Extreme, który powinniście kupić, bo wtedy pewnie my dostaniemy więcej pieniędzy, a przynajmniej tak nam mówili. A teraz żegnamy się z Wami. Cześć.